Tematem dzisiejszego filmiku będzie użycie dermarollerów w pielęgnacji domowej i profesjonalnej. Widzimy tutaj mikroigiełki, które są zakotwiczone na specjalnym wałeczku. Jest tych igiełek aż 540 i jak widzicie wałek się obraca. Mikroigiełki lekko napływają nam naszą skórę, tworząc w niej mikrokanaliki, dzięki którym substancje czynne z kremów, serum, koncentratów czy ampułek będą wnikały zdecydowanie głębiej w naszą skórę. Poza tym dermarollery będą stymulowały naszą skórę do odnowy i regeneracji. Zaczynamy oczywiście od doboru odpowiedniego dermarollera. Ja akurat pracuję tutaj na firmie Sonobella. Zawsze dermarollery zamawiam w internecie, gdyż w ten sposób jest najtaniej. Polecam Wam hurtownię kosmetyczno-fryzjerską Beauty System. Tam możecie zakupić dermarollery, jak i też bardzo dużo innych ciekawych urządzeń do salonów kosmetycznych, jak również do pielęgnacji domowej. Zaczynamy już rolowanie. Wam w domu również polecam zakładanie przy tego typu zabiegach rękawiczek jednorazowych. Pamiętajcie o tym, że dermaroller musi być stosowany tylko i wyłącznie dla jednej osoby. Jest to zabieg inwazyjny, może dojść podczas jego wykonywania do przerwania ciągłości tkanek miękkich, dlatego też kwestia bezpieczeństwa jest bardzo ważna. Zakładajmy rękawiczki jednorazowe. Bierzemy dermaroller do dłoni. Zaczynamy od dekoltu. Przejeżdżamy po dekolcie dermaroller. Jeśli robicie to pierwszy raz, bądźcie szczególnie ostrożne. Za każdym następnym razem rolowanie będzie już dużo przyjemniejsze. Będziecie mogły użyć dermarollerów o dłuższych igłach i robić to z troszeczkę większym naciskiem. Jak dermarolujemy? Jak widzicie, przejeżdżam od lewej do prawej strony, po czym puszczam dermaroller. Jak odczucia? Dobre. Czujesz takie lekkie odczucia? Tak, oczywiście. Czuję się. Ale to nie boli. Nie boli, prawda? Nie. Wybrałam tutaj dermaroller o długości ostrza 1 mm. Lekkie zaróżowienie podczas zabiegu jest jak najbardziej naturalne. Dermaroller możemy stosować, tak jak robię to tutaj, na sucho i później dopiero po dermarolowaniu stosować jakiś preparat aktywny. Możemy również nałożyć serum i potem serum dermarolować. Pamiętajcie, aby jeśli chcecie użyć preparatu, który będzie pod dermarollerem, ważne, żeby miał on konsystencję wodno-żelową. Teraz przechodzimy do okolic szyi. Jeśli Wasza szyja straciła już troszkę zjędrności, pamiętajcie o tym, aby lekko naciągnąć tą partię. Przejeżdżamy dermarollerem, tak jak mówiłam, z góry, z dołu do góry. W ten sposób. Jeśli będziecie miały już większą wprawę dermarollera, będziecie mogły pracować w ten sposób. Jednak początkowo zalecam z dołu do góry i puszczamy. Możemy również dermarollerować środkową część, ale musimy oczywiście zachować szczególną ostrożność. Do mezoterapii mikroigłowej twarzy będziemy używać innego dermarollera o długości 0,75 mm. Przejeżdżamy po skórze. Pamiętajcie, aby ruchy były zawsze wzdłuż przebiegu mięśni twarzy. Starajmy się, aby miały one charakter liftingujący, czyli z dołu do góry. Przejeżdżam. Pamiętajcie, że dermaroller jest świetny, jeśli chodzi o profilaktykę anti-aging, czyli profilaktykę antystarzeniową. Dermaroller działa na skórę stymulująco, przeciwdziała zmarszczkom mimicznym i grawitacyjnym. Pierwszego rodzaju zmarszczki, czyli zmarszczki mimiczne, są to zmarszczki, które występują w pierwszym etapie starzenia się. Występują one w kilku okolicach. Przede wszystkim opracujcie bruzdy wargowo-nosowe z obu stron, zmarszczki palacza nad wargą górną. Kolejna okolica to kurze łapki i okolica między brwiami, tak zwana lwia zmarszczka. Drugi etap starzenia się to starzenie grawitacyjne. Tutaj musimy zwrócić szczególną uwagę na okolicę przy uszach
na żuchwie, gdzie następuje zmiana owalu twarzy. I opracowujemy również marionetki, czyli zmarszczki w kącikach ust. Jeśli chodzi o dermarolowanie, zawsze troszeczkę mocniej naciskamy dermarolerem na skórę w okolicy, gdzie skóra jest grubsza, czyli w strefie T, broda, nos, czoło, czy też na żuchwie. Delikatnie opracowujemy natomiast okolice wokół oczu, wokół ust i policzki. Dermaroller jest idealny nie tylko na zmarszczki, ale również na blizny, na przykład potrądzikowe, jak również jest stosowany w profilaktyce łysienia i działa antycelulitowo. Także na wielu problemów skórnych jest dobrym rozwiązaniem. Jeśli chodzi o dermarolowanie okolic ust i oczu, stosujemy tutaj najdelikatniejszy z rollerów o długości 0,2 mm. Pamiętajcie, aby zawsze zostawać minimum 1 cm marginesu od oka i opracowujemy sobie właśnie tę część twarzy. Nigdy nie dociskajcie dermarolera w tej okolicy. Lepiej zawsze przyjechać większą ilość razy, ale z delikatniejszym naciskiem. Możemy również dermarolować okolicę nad okiem pod łukiem brwiowym. I teraz dermarolujemy okolicę ust. Zmarszczki marionetki, zmarszczki palacza nad wargą górną, bruzdy wargowo-nosowe i całą powierzchnię wokół ust. Niektórzy stosują nawet dermaroller na usta. Daje to efekt delikatnego powiększenia czerwieni wargowej. Pamiętajcie po zakończonej pracy, że zawsze należy zdezynfekować dermaroller i włożyć go do opakowania, aby mógł nam posłużyć na kolejne zabiegi. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o dermarollerach, odsyłam Was do strony Beauty System oraz na mojego bloga otwartysalon.pl. Bardzo dziękuję mojej mamie za dzisiejszy zabieg, za to, że zgodziła się być naszą modelką. Ja również dziękuję bardzo.